Dobra pamięć. Troszeczkę wspomniałeś o wizualizacji. Też mieliśmy pytanie na naszej grupie facebookowej o wizualizację. Ja pamiętam podczas jednego z wykładów mówiłeś bodajże o postaci Roberta Lewandowskiego, że on też potwierdził, że u niego to bardzo dobrze działa i że właśnie to jest chyba też dobrze wpisujące się zagadnienie w to, co właśnie powiedzieliśmy, czyli bardzo prosta technika, na którą praca przynosi ogromne efekty, tak? To znaczy, jeśli chodzi o wizualizację, bardzo fajnie, że właśnie Robert Lewandowski tą metodę promuje, bo to bardzo nam też ułatwia pracę w zachęcaniu na przykład młodych sportowców. Wiadomo, że wzory dobrze działają w każdej dziedzinie. Natomiast to, do czego ja bym na pewno zachęcał wszystkich do stosowania wizualizacji, czyli wyobrażania sobie pewnych czynności, pewnych zachowań, pewnych myśli, pewnych emocji, których doświadczamy. To trzeba przenieść oczywiście na język praktyczny, czyli przenieśmy to na przykład na zawodnika sportu walki i taki zawodnik chce na przykład przygotować się do walki z przeciwnikiem, z którym już wielokrotnie przegrał. I w tej chwili jedną z metod to jest toczenie tych walk z tym przeciwnikiem w wyobraźni. To, do czego bym wszystkich zachęcał, spróbowanie dwóch perspektyw, czyli pierwsza perspektywa wewnętrzna, my sami wykonujemy daną czynność, ale na początku każdy z nas może mieć z tym problem. I jeżeli by taki problem się pojawiał, to wyobraźmy sobie to z perspektywy trzeciej osoby, czyli obserwujemy inną osobę, tak? Czyli na przykład my jesteśmy w rogu naszego pokoju i wykonujemy te czynności. To jest jakby jedna rzecz. Druga rzecz, jeżeli sobie wyobrażamy daną czynność, korzystajmy ze wszystkich zmysłów. Nie skupiajmy się tylko na zmyśle wzroku, ale też słuchu, zapachu. To, co ciekawe, zawodnicy w sportach walki bardzo mocno podkreślają odczucia zapachu maty na przykład, tak? Mhm. Jeśli akurat występuje mata. I to jest jakby taki punkt wyjścia dla każdego z nas. Natomiast my już w pewnej chwili później, jeżeli chodzi o sport wyczynowy, przechodzimy na troszkę bardziej szczegółowe rzeczy, czyli wyobrażajmy sobie siebie z różnych kątów, czyli na przykład jeżeli wykonujemy daną technikę, na przykład cios, to wyobrażajmy sobie widok siebie z góry, z boku, z dołu, czyli z bardzo różnych perspektyw. Też oczywiście dysponujemy pewnymi narzędziami do ćwiczenia wizualizacji, czyli na przykład w wyobraźni wykonujemy pewną czynność, a my monitorujemy równocześnie fale mózgowe tej osoby i widzimy, czy na przykład tam jest przebieg fal mózgowych, który bardziej jest związany z koncentracją, czy w mniejszym stopniu. Więc jesteśmy w stanie pośrednio też kształtować na przykład takie czynności psychologiczne przy koncentracji. Bardzo fajną rzeczą zrobiliśmy we współpracy z jedną uczelnią, czyli zrobiliśmy taką próbę. Na drukarce 3D wydrukowaliśmy urządzenie, które mierzyło siłę uścisku dłoni. I tam się wykonywało dwie próby. Tą siłę uścisku dłoni wykonywało się w wyobraźni, znaczy ściskało się z pewną siłą w wyobraźni i później faktycznie na tym urządzeniu wykonywaliśmy ściśnięcie. No i patrzyliśmy, w jakim sposób te reakcje na poziomie fizjologicznym są różne. Im one były mniejsze, tym ten trening był bardziej dokładnie wykonany. Później to korelowaliśmy z poziomem wykonania sportowego. No w skrócie mówiąc, był to bardzo, bardzo efektywny trening. Też zachęcam wszystkich do tego, żeby, bo teraz co jest pewnym problemem z wizualizacją, myślę, u każdego z nas. Osoby tak z grubsza rzecz ujmując, bez żadnych technik psychologicznych, możemy podzielić w sporcie na, ale nie tylko w sporcie, w każdej dziedzinie na analityków i na syntetyków. Czyli analityk to jest osoba, która bardzo dużo czasu spędza na zastanawianiu się, co z czego wynika, czy na przykład dobrze się zachowałem, jak mnie odebrała dana osoba, czy dobrze wykonałem strzał w łucznictwie, czy dobrze wykonałem rzut karny. Oczywiście analiza bardzo nam pomaga na poziomie przygotowania się do czegoś. Natomiast druga grupa osób to są syntetycy. Oni myślą bardziej całościowo. I jaka jest różnica między analitykiem a syntetykiem? Analityk wchodzi do pokoju i mówi w ten sposób. Tu są drzwi, tu jest żaluzja, tu jest światło, nie podoba mi się. Natomiast syntetyk wejdzie do pokoju i powie, nie podoba mi się. On nie będzie jakby zastanawiał się nad poszczególnymi elementami, tylko on myśli w sposób całościowy. I teraz weźmy pod uwagę takiego sportowca. Jeżeli on przygotowuje się do, trenuje, to ta analiza mu pomaga. Natomiast jeżeli już jest na zawodach i zaczyna się zastanawiać, co z czego wynika, to on jest wolniejszy, mniej pewny siebie, mniej skoncentrowany, wynik będzie słabszy. I w kontekście wizualizacji bardzo duży problem z wizualizacją mają osoby analitycy, które właśnie dużo się zastanawiają i na przykład taka osoba
próbuje wykonać wizualizację, że na przykład, nie wiem, jedzie samochodem, natomiast tej osobie w trakcie tego przychodzi do głowy bardzo dużo myśli, włącznie z taką, po co ja to wykonuję, przecież to jakoś dziwnie z boku wygląda. Trening wizualizacji właśnie służyłby temu. Ty wspomniałeś o treningu uważności i to jest z sobą w dużym stopniu tożsame. Osoby, które są uważne, które nie myślą o tym, co będzie i o tym, co było, tylko skupione są na tu i teraz, one będą też dużo łatwiej wizualizować. Więc te techniki są z sobą gdzieś w dużym stopniu połączone. Dobra pamięć.